Gdyby nie poznałbym Glenna Goulda, nie porzuciłbym prawdopodobnie gry na fortepianie i zostałbym wirtuozem fortepianu, a może nawet jednym z jego największych wirtuozów w świecie. Kiedy spotyka się tego pierwszego, najlepszego trzeba zaniechać, ustąpić, poddać się, dać za wygraną. Dziwnym trafem poznałem Glenna Mönci w Górze Lichów, która także nazywana jest górą samobójstwa. Nic bowiem nie nadaje się lepiej na samobójstwo. Nie ma tygodnia, żeby nie rzuciło się z niej, spadając w przepaść, co najmniej trzech lub czterech. Samobójcy wjeżdżają na szczyt, robią parę kroków naprzód i rzucają się z góry. Zawsze fascynowali mnie już rozpłaszczeni na bruku samobójcy. Sam też zresztą, jak zresztą i Wertheimer, bardzo często wchodziłem na szczyt, bądź wjeżdżałem na nim z zamiarem strącenia się ze nim, ale nigdy się ze nim nie strąciłem. Wielokrotnie ustawiony już do skoku, tak jak Wertheimer, podobnie jak Wertheimer, nie skakałem, zawracałem. Oczywiście więcej takich śmiałków dotychczas zawróciło niż skoczyło. Proszę Państwa. Glenn Gould. Zawsze Glenn w centrum. Zniszczył nas obu.